jeszcze na tym etapie nie mam 100% pewności co do autentyczności dokumentów, które zostały zaprezentowane, ale nawet przyjmując, że są autentyczne w 100%, to prawdę mówiąc dla mnie są kompletnie nieistotne w zestawieniu z tym wszystkim, co Lech Wałęsa jeszcze w latach 70., w drugiej połowie, w latach 80. szczególnie dla Polski zrobił. A tak ogólnie z boku patrząc, to mnie zawsze intryguje, jak w tym narodzie, który tak bardzo lubi o sobie mówić, że jest chrześcijański, katolicki, pełen głębokich wartości, że jak w tym narodzie, chyba bardziej niż w którymkolwiek innym, rzucanie w kogoś kamieniem i sądzenie innych, jak łatwo ludziom przychodzi. A szkoda.